Tą piękną niedzielę, 14 marca, kolejny dzień pięknego słoneczka i przekazuję wiadomości, co wchodzi od jutra. Comunidad Valenciana okazał się najlepszy w spadku zakażeń, 96% w dół. Nie wnikam w to, co, jak, ile. Najważniejsze, od jutra tarasy zewnętrzne, bary, lokale 100% obstawienia. Wewnątrz lokalów można już będzie jeść na 1/3 obstawienia stołów, 4 osoby przy stole. Dodatkowo otwierają baseny, otwierają siłownie, stadiony w obstawieniu 1/3. To są najważniejsze wiadomości. W przemieszczaniu niewiele się zmieniło. Powiem tylko tyle, że dużo było takich tutaj do mnie uwag, że jedni mówią, że trzeba te testy mieć na przejazd, inni, że nie trzeba. Teraz powiem, o co chodzi. Dużo z ludzi chce zaoszczędzić, jadąc bocznymi ulicami. Pamiętajcie, jadąc bocznymi macie 10 razy więcej kontroli. Po godzinie policyjnej mogą was zatrzymać, nie puścić dalej, kazać siedzieć w samochodzie, aż będzie 6 rano. I do tego na pewno sprawdzają testy. Większość ludzi, mogę powiedzieć, że 95% jadących autostradami nie miało żadnej kontroli na żadnej granicy. Gdzieś tam wyrywkowo stoją celnicy, gdzieś tam wyjątkowo stoi policja, ale bardzo, bardzo mało sprawdzają, bo wiedzą, że jeżeli ktoś jedzie autostradą, jedzie tranzytem, ich nie interesuje to, że jedzie gdzieś tam dalej, a przede wszystkim, że nie zjeżdża w głąb Francji, bo mówimy konkretnie o Francji. Ale to pozostawiam pod waszą rozwagę, kto chce, robi jak chce. Nadal można przyjeżdżać, samoloty latają, no na razie to głównie z Niemiec lub z Modlina lata ten jeden samolot do Alicante bodajże w soboty. I do Walencji wiem, że Lufthansa z przesiadką w Niemczech. To tyle z wiadomości. Pozdrawiam, zapraszam do dalszych filmów. No i oby to wszystko już się nam tutaj wyłagodziło do lata.